skazane jest, bo wszyscy ogłaszają programy. Wczoraj PO ogłosiło 100 konkretów dla Polski. UBC dostaną podwyższone emerytury, etc. BIS też ogłasza różne dzieci konkrety. 14 pensja, dobry posiłek w szpitalu, osiedle odnowione, dzieci na miliardy, lekarstwa za darmo. Jak tak dalej pójdzie, no to politycy nam ukradną Kościół. Więc ja też wychodzę z pewnymi do was dzisiaj propozycjami, żeby być na topie i, moi drodzy, na modzie. W tym całym sporze dowiadujemy się, że Berlin nie jest polskim miastem. Jedni chcą lotnisko centralne, port komunikacyjny, drudzy mają, mówią, że bliżej do Berlina. Mówią nam, wybieramy teraz Niemcy albo Polskę. Całe dzieci nawis. Nawis tych haseł. Obok nas dzieją się ogromne niespodzianki. W Grecji przed paru dniami na metr kwadratowy spadło 800 litrów wody. Oni mają roczną średnią 400 litrów. Tu mieli 800 ton. Dzieci Bułgaria tonie. Hiszpania tonie. Brazylia przeczepiona przez tornado. Maroko, trzęsienie ziemi, tysiące zabitych. Ale dziś to nie ma wpływu na bieg świata. Ludzie tego nie widzą, bo to nie dotyczy nas. Więc w Maroku dziś nakazali mecz piłkarski, mimo że żałoba narodowa, kapujecie? Jakiś ważny mecz piłkarski w ramach jakichś pucharu Afryki. Więc pan musi być. Na trupach będą grali, moi drodzy, w piłkę. Dzisiaj, rozumiecie? Kiedy Maroko pogrążone jest we krwi i cierpieniu. Na wschodzie u nas, u sąsiadów, dzieci tłuką się. Mówią o jakiejś kontrofensywie od czerwca. No wedle jakby obliczył, aby się posuwali po 5 km, powinni być już w pobliżu dzisiaj Moskwy. Ukraińcy mówią, że zabili 100 tysięcy w tej kontrofensywie Rosjan. Rosjanie podają, że zabili 66 tysięcy Ukraińców. Dzieci odbiły połowę z tego. Wiecie, co to jest? Co to znaczy? Że ja was, panowie, już nie widzę. Co to? Zginęliście na wojnie. Wiecie, co to znaczy? Śmierć? 20 km od frontu na Ukrainie. Bawią się, kupują, tańcują. Część Ukraińców ucieka na świat, uciekają do Polski, roboty się nie chcą podjąć. Mówią wprost, my tu przyszli uciekać, a nie pracować. Dzieci, ziemia się trzęsie. Przyglądnijcie się. W tym roku Bóg oszczędził naszą ziemię. Tu i ówdzie tam był wiatr, tu był wody. Ale to, co jest wokół nas, Francja dziś się praży, 35, we wrześniu. Belgia się praży, 35. Mamy 25, 27. Idealna temperatura i pogoda do zasiewów, do pozbierania tego, co się nie dało zebrać. I do nas przychodzi Bóg. I mówi nam, w swoim zakłopotaniu i ogromnym swoim cierpieniu i pokazuje, co zrobiono z cywilizacją. Dzieci, ono będzie świeże, 6 września. Fragment tylko wam pokazuję. Posłuchajcie, co myśli Bóg. Co Bóg mówi o tym, o tej naszej komedii cywilizacyjnej? By dodać smaczku, jesteście panowie powoływani do wojska. Teraz wzięli lekarzy. Część wybrali. Teraz idzie kolejny chód chłopów do przećwiczenia. Oddziały wczesnego szczekania. A wy później, panowie, za 2-3 miesiące dostaniecie to wezwanie. Na poligon, a później bilet. Wszyscy tu obecni jesteście w wieku śmiertelnym. Kula was dosięgnie. Wiecie, jakie są
cierpienia mężczyzn, którzy do mnie wyzwaniają, pojawia się lęk, niepokój. Co księże? Co księże robić? No mówię, jesteś w oddziałach szybkiego ostrzegania, czyli pierwszego zwiadu, sadzą cię do gumowego auta z drużyną 10 chłopców, no i pojedziesz 20 km, upatrzą cię. No i macie. Wiecie, na czym polega wojna na Ukrainie? Są już miejscowości, co mają po 1000 cmentarzy. Nie ma tam, panowie, na froncie namiotów. Wiecie czemu? Bo Rosjanie tak kontrolują przestrzeń nieba przez Sputników. Amerykanie pochwalili się, mają na ziemi 10 280 Sputników. Kapujecie? Z czego 7 800 w służbie. A tamte uzbrojone specjalną broń. Czekające. Czyli obraz pola walki, wszystko widzą. W takiej pogodzie? Każdy namiot, każdy ruch człowieka. Jest podany sygnał, artyleria wali. Ukraińcy siedzą cały czas w lepiankach, rozumiecie? W ziemi. Który wyjdzie, czy wyjdzie Rosjanin, to samo robią. Tani jatka, ubój za darmo. Wiecie, co tam ci ludzie przeżywają? Wiecie, że nikt tam na wschodzie nie chce wojny? Wiecie, jak Ukraińcy uciekają z Ukrainy? Rząd ukraiński ogłasza teraz listy gończe z rodakami. Zmieniają ministra obrony, bo korupcja nieprawdopodobna, bo lekarze zarobili miliony dolarów, euro, zaświadczenia, że ma czwórkę dzieci, że może wyjechać. Czy wiecie, co nam grozi? Jak się mnie pytają moi wychowankowie, księże, co? Zgłoś się na ćwiczenia, ale zaznacz, wybucha wojny, ja tu nie pójdę, zaszczycie mnie. Jestem gotowy na... Nie pójdę na tą wojnę. Trzeba powiedzieć politykom, nie pójdziemy na wojnę. Pójdziemy pod warunkiem, jak wszyscy politycy wyginą. To wtedy zastanowimy się, co z Polską robić. Dzieci, koszmar wisi nad nami. Nieprawdopodobny. Otóż przychodzi Pan Bóg i mówi nam o kondycji światowej społeczności. Człowiek zatracił naturalną więź z Bogiem, bo to nam wybito. Socjotechnicznie, telewizyjnie, w cudzysłowie naukowo, to jest już wybite. Bo każdy z nas ma tę łaskę naturalnej więzi z Bogiem, bo nasza dusza była u Boga. Ona tęskni za Bogiem. I ta więź naturalna nie zostanie przywrócona, dopóki człowiek się nie nawróci. Oni leją w to społeczeństwo gender tęczowy, tatuaże, czyli negacja Boga Stwórcy i opowiedzenie się za szatanem. Dziś ten obraz jest nieprawdopodobnie dzieci dramatyczny. Jesteśmy non-stop oszukiwani. Biłem na alarm przed wyjazdem, moi drodzy, biłem na alarm przed wyjazdem na urlop, że Polska jest zalewana tak zwaną imigracją zarobkową. Dziś nie pomyliłem się. Bo burza w Polsce, kilkaset tysięcy Hindusów do Polski sprowadzili. Jestem w Bursku, dzieci całe tabuny po ulicach Hindusów chodzi. Przejęli transport, wszystko, że poleciał minister spraw wewnętrznych, wiceminister spraw zagranicznych, no bo nasi rypali, gdzie się dało, dzieci, wizy wszystkim. Mówią, 250 tysięcy sprowadzili, 2,5 miliona. A nie 250 tysięcy. Z jednej strony mówią, że nie wprowadzają kolorowych, a zgodnie z prawem wprowadzają na miliony. Chcą wybić nasze więzi, tak jak wybili więź naszą z Bogiem, więzi narodowe, dzieci przestrzenne. Cały czas mówią różnorodność w jedności. Wielokulturowość.
Bez nawrócenia nie może być mowy o zbawieniu. Rozpoczęli teraz nowy punkt ataku na Kościół. Trzymają się pedofilia, tylko się trzymają, a teraz uderzają w konfesjonał, w prowadzenie wiernych, w grupy, jakie ksiądz prowadzi, bo się pojawia w grupie ktoś, kto, że mówi, że był oszukany, że się, moi drodzy, leczał psychiatrycznie, biskupi im płacą odszkodowania. Chcą wyrżnąć w tej chwili konfesjonał i zlikwidować całkowicie kapłaństwo. Perfekcyjnie z premedytacją wprowadzany program kolejnej dewastacji Kościoła dzieci. Biskupi biją na alarm. W tym roku wyświęcono w diecezjach polskich mniej niż 200 księży. Dzieci są diecezje, gdzie nie wyświęcono łowiska żadnej. Rozwiązują seminaria. Nie ma w Bydgoskiej, Łowickiej, Legnickiej, Zielonogórskiej, Olsztyńskiej. Nie ma nic. Dzieci wszystko umiera. Na alarm bije arcybiskup Gondecki tajnym tak zwanym listem do kapłanów, bo mu 5 poleciało kapłanów, a mniej wyświęcił dzieci, ale to idą, tabuny idą, rozumiecie? Biją na alarm. Wczoraj jesteśmy przesłuchiwani na u Świętego Krzyża. Ktoś prowadzi wywiad z naszymi cesarzami, mówi, że on jest ksiądz. Dzieci koloratki, niczego. Dzieci w głowie się nie mieści. Co się stało z Polską? Jak się nawrócicie? Jak kapłani zatracili swoją tożsamość. W Ustce nasz wywiad donosi, w tym tygodniu kapelany mają codziennie homilię. Czyli to jest ala modlitwa wiernych, żeby truć wiernych. Kapłan staje i mówi, przecież do kwestii Komunii Świętej, to może przecież każdy brać, bo wzór tego to jest w Starym Testamencie. Chleby pokładne. Dawid brał chleby pokładne i nic się nie stało. I mówi, że Komunia Święta to chleby pokładne i wszyscy bierzcie. Ten sam kapelonek mówi, przychodzą się do mnie spowiadać i mówią, że w piątek jedli mięso, bo byli w sanatorium i brakło sera. A ksiądz młody, rozwojowy, New Age, gender, mówi tak, jeśli w sanatorium w piątek braknie sera, a nie macie nic do wyboru, jemy mięso, kiełbasę. Nowa teologia, dzieci. Bez skrupułów. A nie wpadł na pomysł, idziesz do kucharza i powiedz, że chcesz ser żółty, bo w każdej kuchni jest zapas, jak czegoś brakuje. Nie! Współczesny kapłan, który porzucił sutannę Boga, teraz dewastuje do reszty zwyczaje i obyczaje. Komunia Święta to chleb pokładny i każdy może do rąk brać, bo Dawid wziął. Jeśli ci braknie sera, i jesz kiełbasę, bo nie masz wyboru. Dzieci, fenomenalna droga Kościoła. Od dziś będę wam podawał miejscowości, gdzie macie żywych genderowców. Tutaj na krzyżu widziałem obraz Trójcy Przenajświętszej, bo ten Kościół bóstw, to nie, że atakuje, moi drodzy, że atakuje ojców oblatów czcigodnych. Dzieci zapalili nam wczoraj światło, jak my weźmy do Kościoła. Cud! Wcześniej wywiad sprawdzali, wysłali dwóch zwiadowców, kim my są. Bo się przyznał jeden bez koloratki, że tam już dwóch zwiadowców sprawdza, co ksiądz Natanek mówi. Obraz w głównym ołtarzu, Pan Jezus w Trójca bez krzyża w ręku. Bez krzyża. Bez znaku cierpień na ręku czy boku. Do połowy gole ciało. No chłopie, wiecie co powiedziałem ludziom? No namalować mu tatuaże i tu będzie centrum gender w Polsce. I powiedzieć ludziom, że Pan Jezus nosił tatuaże. Bo nie ma krzyża, nie będzie to na pewno był wymalowany jak Indianiec. Dzisiaj mamy tak dramatyczną rzeczywistość, w której znaleźliśmy się. Bóg mówiąc o zatraconej naturalnej więzi z Bogiem mówi tak.
Ja umiłowawszy raz, miłuję na wieki, zaś miłość człowieka jest nietrwała. O tę miłość trzeba zabiegać. Czy o miłość Boga musimy dzieci zabiegać? Dziś Kościół nic nie robi, żeby o tę miłość Boga zabiegać. Cały czas Bóg jest dewastowany na naszych oczach. Nieprawdopodobna rozprawa z Bogiem dokonuje się na oczach naszych, w naszych kościołach, w formie duszpasterstwa, w formie tak zwanego homilityzmu, bo to nie można powiedzieć kaznodziejstwa, bo to jakaś zaraza, która się pojawiła wśród nas. Mowa, by mówić. Pielęgnować tę miłość trzeba w sercu do Boga, aby nie wygasła. To bardzo delikatna sfera, zdeptana nogami pokus, rządz, materializmu i konsumpcji. Te cztery trucizny są nam podawane non-stop przez media, przez systemy komunikacyjne. Pokusy, podświadome programy w filmach, w wszelakich produkcjach telewizyjnych, cały dzieci świat, rządz, materializm i konsumpcjonizm. Zło przyjmuje dziś wiele twarzy. Są to twarze pozornie dobre, a jednak pociągające za sobą okrucieństwo. Pan tu odnosi się w tej chwili do przetargu, jaki dokonuje się na kanwie przygotowania do wyborów w Polsce, bo znowu czym się handluje? Aborcją. PiS przycisnął episkopat i musieli wydać znowu komunikat na temat aborcji. Bogu dzięki, że się jeszcze tego nie wydarzy. Bo każdy polityk szafuje. Złamią jednego z wielkich prawicowców, chwalą się. Ten zaś mówi, że go przymusili. I tak w kółeczko dzieci toczy się bitwa. Do wielu punktów Pan w tej kazanie nawiąże, ale zacznie, moi drodzy, właśnie od tego punktu, od aborcji. Wolność kobiety kształtuje życie własne i jej... Wolność kobiety kosztuje życie własne i jej niemowlęcia. Bo podaje się, wolność dzieci jest czymś dobrym, tak czy nie? Ale wolność zbudowana w perspektywie egoizmu powoduje co? Że trzeba zabić dziecko. Moi przyjaciele łamią kapłana, przekonują go, że nie może podawać Komunii Świętej na rękę. A on tłumaczy tą metodą współczesnej ideologii. Skoro ktoś wyciąga rękę, to ja mu muszę okazać miłość. Bo jak mu nie dam na rękę, to mu nie okażę miłości. Rozumiecie, jaki faryzej w tej bitwie? Jesteśmy we wszystkim tak oszukani. Zło dziś przyjmuje wiele twarzy. To są twarze pozornie dobre. Tu Bóg daje kazus. A jednak te twarze pozornie dobre pociągają za sobą okrucieństwo. Wolność kobiety kosztuje życie własne jej niemowlę. Gdyby ta sama kobieta, która rękoma wyspecjalizowanych zabójców dokonuje aborcji, miała sama wziąć w dłonie własne dziecko, porozrywać je na kawałki, zastanowiłaby się nad swoim czynem. Jednak w imię wolności kobiety państwo użycza jej wyspecjalizowaną w mordowaniu dzieci jednostkę. Czyli lekarz, który dokonuje aborcji. Kim jest? Morderca. Ja siedzę w Busku, w Kielcach, dzieci są targi militarne. Przy stole siedzi kilkudziesięciu handlarzy z różnych firm całego świata. Moi drodzy, handlujący bronią. Ja do panów mówię,
Czy wiecie, że tu siedzą wszyscy, tu są mordercy? Czy wy zdajecie sprawę, że ci wszyscy to są mordercy? W Kielcach nie było targu bronią. To było jedno wielkie spotkanie morderców. Bo pod płaszczykiem o pokoju i obrony granic za wyższałem armatnim stoją dziesiątki zamordowanych ludzi. Patrzcie, co się dzieje na Ukrainie. Czy nie szkoda wam tych dusz słowiańskich? To są najbliżsi bracia nam Polacy, Polakom po krwi, Słowianie, Ukraińcy i Rosjanie. Choć ich tak nakręcił przeciwnik przeciwko nam, że nam nagadano, że to są nasi wrogowie, że to są nasi bracia. Każdy człowiek stworzony przez Boga jest naszym bratem. Więc w Kielcach, na targach, to było spotkanie morderców. Na ich rękach wisi ogromna ilość krwi niewinnej ludzi. W szpitalach, gdzie lekarze dokonują aborcji, są to fabryki śmierci i fabryki morderców. Posłuchać tego zdania Boga. Wolność kobiety kosztuje własne jej niemowlę. Gdyby ta sama kobieta, która rękoma wyspecjalizowanych zabójców, czyli kto to jest wyspecjalizowany zabójca na ziemi polskiej? Ten, który klepnął ustawę o aborcji? Ten, który ją promuje? Ten, który ją reklamuje? Ten czy ta, który się na nią zgadza, to jest też zabójca? I następnie ten wyspecjalizowany, super dobrze opłacany, mający nieprawdopodobną pozycję społeczną na ziemi polskiej, lekarz morderca. W ramach tego tak zwanego urlopu, to dzisiaj urlop, to było walenie w siebie zabiegami i wolna chwila, gonienie, bo bitwa wielka. Godzina 22, jestem u mojego przyjaciela daleko od Buzka. Na cmentarzu wchodzi dwoje młodych ludzi. Małżeństwo. Idą ze świeczką i dzieci palą świece na grobie dzieci nienarodzonych. 22 na cmentarz. Pomyśl logicznie. Gdzie można być na mszy, celan? Czemu? Czemu? Bo tam przychodzi ofiara tego systemu. Zaczepiam tych młodych, mówię, to was pobłogosławię. Abyście mieli maleństwo. Mówią, mamy. To zadaję sobie pytanie w duchu. Czemu przychodzą o 22? Słyszę podpowiedź do ucha. To jest syndrom poaborcyjny. Później ta wolność kosztuje strasznie wszystkich nas. Gdyby ta sama kobieta, która rękoma wyspecjalizowanych zabójców dokonuje aborcji, miała sama wziąć w dłonie własne dziecko i porozrywać je na kawałki, zastanowiłaby się nad swoim czynem. Jednak w imię wolności państwo użycza im wyspecjalizowaną w mordowaniu ci jednostkę, która wyręcza ją w tym okrutnym mordzie. Oto współczesna twarz wolności. Bóg daje tu jeden tylko obraz, a później pokazuje, gdzie te same prawidła się stosują i my żyjemy w takim ogromnym zakłamaniu. Jest młoda, piękna i szczęśliwa. Pełna sukcesów i przyjaciół i ogólnego spełnienia.
No bo to mówi się o morderczyni, która zabija dziecko. Rozumiecie? Wszystko jakby się nic nie wydarzyło. Ręce jej jednak obciekają krwią. A uśmiech ukrywa czarną rozpacz. Kiedy nas Trybunał Konstytucyjny obronił prawo życia dzieci w łonie matki, bo jesteśmy w cudzysłowie, mamy jedno z najlepszych praw tej materii, bo jeszcze nie ma całkowitego zakazu, bo jeszcze jest chyba gwałt, coś tam jeszcze było, gdzieś jest to łamane jeszcze, ten punkcik. Kiedy Trybunał wziął w obronę dziecko nienarodzone, no to co się pojawiło na ziemi polskiej? Marsze kobiet. Czarne marsze. Macica moja, wnętrze moje. I wszyscy, i te jakby zaprogramowane i wrzeszczą, zabrano wolność kobietom. Jak myślicie, będzie po tych słowach rozmowa w sądzie karnym? Dziś obrócę. Ale głoszę dalej, bo chcę wam pokazać stan Boga, jeśli nie wyrwiemy intronizacji nad Polską z ręki Boga, no to dzieci bonanza. Oto twarz współczesnej wolności jest młoda, piękna, szczęśliwa, pełna sukcesów, przyjaciół, ogólnego spełnienia. Ręce jednak obciekają krwią, a uśmiech ukrywa czarną rozpacz. Na ulicę Polski przez 2 lata wychodziła czarna rozpacz. W imię tolerancji teraz Bóg wymienia kolejne dzieci punkty tych samych zasad. Zabijane są wielowiekowe tradycje. W żadnej książce, gdzie w gazecie, co w ręku ma przeciwnik, nie pojawi się już nigdy słowo w Europie Boże Narodzenie. Jest zakaz. Od ubiegłego roku jest zakaz używania słowa Bożego Narodzenia. Tu bym mógł godzinami pokazać, co zrobiono, abyśmy przestali być sobą. W imię tolerancji zabijane są wielowiekowe tradycje. Dałem wam przykład z tym nieszczęśliwym kapelonkiem ze Słupska. Jedzcie w piątek, jak braknie syra. Nie naruszacie postu, bo nie ma syra. Jedźcie kiełbasę. Wielowiekowe tradycje przez młodego kapelonka, którego tak przeszkolili, że jest rzeźnikiem wielowiekowej tradycji Kościoła w Polsce. Do Komunii Świętej zachęca wszystkich. Mówi, jak ktoś mi wyciąga rękę, no to ja mu muszę okazać miłość, bo jak mu dam do ust, to ja go ranię. Kapłanie, tobie jest potrzebne spotkanie z rozruszonym bykiem, żeby ci dobrze przyłożył. W imię tolerancji zabijane są wielowiekowe tradycje i wartości katolickich narodów. Rzadko słyszałem w Busku, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I jeden raz do kobiety podeszłem, mówię, Pani, daj rękę, uścisnę ci. Nieprawdopodobne. Cud. Dzieci, cud. Zawsze chodziły w sutannie, w bilecie. No więc z Matką Bożą, no widać, że dziwo widzi, nie? Nikt nie powie, że nie widział księdza. Jeden raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kilka razy dzieci szczęść Boże.
tu się teraz w pełni realizuje duszpasterski program Episkopatu przed 30 laty. Katolicy, wszystkie sprawy chowajcie w serduszku, a wiara rozkwitnie nieprawdopodobnie. Depcze się własne flagi, godła, modlitwy, krzyże i matki, które te wartości przekazywały. Ukochani rodzice, witam was w klubie moim, bo wasi dzieci, wasze dzieci oskarżają. O co? Że źle ich wychowaliście. Że zmuszaliście ich do pacierza. Że zmuszaliście ich do kościoła. Oni się czują pokrzywdzeni i żądają od was odszkodowania. Jak możesz tak do swojej matki mówić? Jak możesz do swojej matki się w ogóle nie odzywać, czując, że jesteś pokrzywdzona czy pokrzywdzony? Ludzie, co się z wami stało? Po co to jest wprowadzone dzieci wszystko? Wyjaśnię wam. Że już kobiety nie będą dzieci rodziły. Nie będzie dzieci, nie będzie łona. Nie będzie rodzin. Będą folwarki, stajnie, jak to nazwiemy, nie wiem jeszcze. Rozumiecie, hodowli ludzi. I państwo wam zagwarantuje, że będziecie super szczęśliwi. Będziecie spełnieni we wszystkim. Żydzi 3 dni temu pochwalili się, że na drodze chemicznej osiągnęli embrion ludzki bez użycia plemnika i jajnika, słuchaj to uważnie, w 14 dniu życia tego embrionu ma takie same składniki, co cało. Ta wojna jest bardzo szeroka. Teraz uderzają w ojcostwo i macierzyństwo. Dzisiaj matki i ojcowie są dzieci deptani. Tak zaprogramowali nasze dzieci. One wam mówią, że jak do pacierza zmuszałeś, zachęcałeś, to źle wychował. Dziś Bóg staje przed nami i pokazuje nam całą przestrzeń jego cierpienia spowodowane przez to, że została zniszczona naturalna więź z Bogiem. Dlatego Bóg mówi do was, nie chcę trzymać cię w takim świecie. Co to znaczy? Że ten świat musi zniknąć. Nie chcę trzymać cię w takim świecie. Żal mi dzieci, które rodzą się bez błogosławieństwa. Tu mi Bóg przychodzi z pomocą, bo mi już tyle razy zaatakowano, że dzieci, bo w Polsce... Że dzieci przed ślubem to jest wszystko the best, wszystko błogosławieństwo. Nie. One się robią bez błogosławieństwa. Nie chcę, ale ponad 20 albo 40% w zależności jakiego województwa w tym roku na ziemi polskiej urodziło się dzieci poza małżeństwem. Za chwilę ta ojczyzna będzie przeklęta. Podali tylko lapidarny komunikat, GUS, że matki Ukrainki, Rosjanki, Hinduski, Afrykopochodni na ziemi polskiej rodzą 10-krotnie więcej dzieci niż Polki. Ale cyfry nie podali, ile to już jest tysięcy. Jakby podali tego, to byś Polsko zobaczyła, co się z tobą dzieje. Żal mi dzieci, które rodzą się bez błogosławieństwa. Najmniej dzieci pozaślubnych i najmniej rozwodów jest w Małopolsce i na Podkarpaciu. Podano 14%. Najwięcej na Zachodzie. Lubuski ma 40%. Muszę to odnaleźć, żeby to wam pokazać,
choć jesteście biali, będziecie mieli problemiaszka. Mama, może mnie to, żeby Polacy byli czarni? Żal mi dzieci, które rodzą się bez błogosławieństwa. I tu silne zdanie Boga. I wychowują się jak szczenięta. Jak kto nie wie, co to są szczenięta, to dziś zapraszam na plebanie, pokażę ci trzy suczki mojej maleńkiej. Ja też nie wiem, co to jest szczenie. Czyli wasze dzieci są dziś wychowane jak zwierzęta. Kolejna sprawa karna. Każdy człowiek ma prawo do własnej narodowości i do podstawowej wiedzy o własnym istnieniu. Kim jest i dokąd zmierza. PO nam lansuje różnorodność form. Wszystkich chcą sprowadzać, rozumiecie? Co to znaczy? Nie będzie Polski. Każdy człowiek ma prawo do swojej narodowości. 15 idziemy wszyscy na głosowanie. Czy chcecie, żeby do Polski wprowadzić kolorowych? Nie! Tak mówi dusza polska. Na nic się nie zgadzajcie. A rząd błagamy, aby te kilkaset tysięcy wywieźli z Polski. A sprowadźcie 6 milionów Polaków za granicy, których wygnaliście po okrągłym stole. Wymyślcie program dla Polaków, którzy chcą wrócić z Zachodu i tu się znaleźć. Wymyśliliście program dla Hindusów, dramat. Przecież oni są dynamiczni. Największy kraj świata, 1,5 miliona ludzi. Motoryczność cielesna ich jest wielokrotnie mocniejsza niż nas spod koła polarnego. W naszych orędziach Pan mówi jasno. Tam, gdzie się urodziłeś, tam jest twoja ziemia i tam jest twój naród. I mi nikt nie mówi, że Polska jest w USA, w Niemczech, w RPA. Jest wielkie cierpienie tych, którzy wyjechali, a później dramat, bo z twojego łona już nie wychodzą Polacy. Tylko wspomnienie. Moja babka była z Polski. Żal mi dzieci, które rodzą się bez błogosławieństwa i wychowują jak szczenięta. Każdy człowiek ma prawo do własnej narodowości i do podstawowej wiedzy o własnym istnieniu, kim jest i dokąd zmierza. Czym jest życie ziemskie i czym wieczne. Dzieci jak Słowakom, bo pojadałem na ostatnim zjeździe, które Ruski polecą na zachód, jak zrobimy intronizację, to przez Polskę nie polecą, to Słowacy jednogłośnie powiedzieli, żeby my ich inkorporowali do Polski, że oni chcą być na Polsko. Ja mówię, przyjmę was, ty jedna natura. Tylko im powiedzieć, którędy polecą Ruski. Każdy człowiek ma prawo wiedzieć o tym, kim jest i dokąd zmierza. Dziś ta wiedza jest zakazana. Za to jesteśmy sądzeni. Jak wam powiedziałem o człowieku z probówki, o bycie z probówki, kim jest, więc mam dzieci rozprawy. W październiku kolejna rozprawa i podanie wyniku. Co, jak ocenili na tanga
księdza w jego słowie. Każdy człowiek ma prawo wiedzieć, czym jest życie ziemskie, a czym wieczne. Czym jest dusza, a czym ciało. Biedne stworzenia ziemskie rozwijają się jednak bez tej wiedzy, mówi Bóg, i wyrastają na duże, rozumne zwierzęta. Dziś to idealnie pasuje do tego mojego wywodu obrony na... To napisałem książkę w obronie Człowiek z Probówki. Żeby zaspokoić urażone strony, proponowałem, że być z probówki trzeba nazwać rozumnym zwierzęciem. Nie człowiekiem. Bo dopiero dusza czyni z nas człowieczeństwo. Popatrzcie się, Bóg przychodzi z takim samym dzisiaj stwierdzeniem. Biedne stworzenia ziemskie rozwijają się jednak bez wiedzy, bez tej wiedzy i wyrastają na duże, rozumne zwierzęta. Bo miano dzieci byłoby w tym przypadku zbyt delikatne. Chcecie znać stan Boga? Czego oczekujecie? Że siara nie spadnie z nieba i nie przyjdzie Bóg nas sądzić przez ogień, co mamy w tylu modlitwach? Dzieci, ciała posiadając, proszę mi jeździć, dzieci stronią w naturalny sposób od nieczystości. Mają silne poczucie wstydu, chronią własne ciało, posiadając wrodzoną godność. Człowiek wychowany w kłamstwie zmuszony jest do łamania własnych barier w imię jakiegoś globalnego dobra bez twarzy. Spróbuj na ulicach naszych miast znaleźć nakrytą kobietę w tych upałach. Praktycznie nic nie ma. Od małego do dużego, wszystko prawie w bikini, za parę lat, to po co nosić bikini? Wracamy do pierwotnych form. Wracamy do pierwszych wieków cywilizacji. Skoro Kościół nam naginają do pierwszego wieku, no to czemu was nie nagiąć do czasu, kiedy goniliście po drzewach? Wedle ich optyki. W imię ideałów, które nie prowadzą do doskonałości. Pierwiastek duchowy. Pozostawiony jest w samopas. Na pastwę złych duchów. Ty wiesz, że nie jestem Bogiem, który się narzuca. Przychodzę tylko na zaproszenie. Wchodzę do duszy spragnionej. Tylko takie dusze karmię, które są głodne. Pyta się pani Agnieszka Arbuka. Boże mój, jak więc nawrócimy świat? Powiedz mi. Polskę nawrócimy poprzez modlitwę żańcową posty. Ofiara ta zostanie mi złożona na ofierze mojego syna. Czyli chodzi o ofiarę mszy świętej. To wszystko. Dziesiątki innych haseł, które musiałem i decyzji, które musiałem podjąć w tym tygodniu, dzieci sprawiło, że ufam, że mi pomożecie i pomożemy Polsce. Dlatego ogłaszam, co następuje. Skoro każda większa partia w Polsce ogłasza program, no my też jakąś partyjką jesteśmy, mamy swoją partię, swoje dywizje, swoich ludzi. Ogłaszam uroczyście program rycerski na nadchodzący miesiąc, trwający miesiąc wrzesień i październik. I nie mówcie mi, że nie dacie rady. Wzywam was do ostatecznej bitwy. Poruszony tymi słowami Boga, zapraszam go, bo Bóg mówi, przychodzę tylko na zaproszenie.
Nasza modlitwa i różaniec, msza święta, pokuta narodowa jest zaproszeniem Boga gdzie? Do Polski. Musimy wzmocnić to zaproszenie, aby Bóg przyszedł. Wchodzę do duszy spragnionej. Jesteście spragnieni Króla. Wiecie, jak ja jestem spragniony? Wiecie, już ja wołam Maranata? Już nie patyczkuję się, błagam, przyjdź. Bo jak przyjdą Ruski, a później z nimi Niemcy, dzieci, nic nas nie uratuje. Przyjdź. Program ten nazywam 333. Cyfra doskonała ku czci Boga w Trójcy Jedynego. Będzie on składał się, moi drodzy, z 9 punktów. Pierwszy mamy za sobą, wczorajsza droga krzyżowa na krzyż. Drugi punkt to jest nadchodzący czwartek. Podwyższenie krzyża, pielgrzymka mężczyzn, apeluję i wołam do chłopów. Zostawcie wszystko. Pójdziemy z krzyżem na wzgórze wdzięczności i ocalenia, by Boga błagać. W czasie tych tu wydarzeń parę razy, dzieci, pójdziemy z krzyżem na wzgórze ocalenia. Trzecie spotkanie to będzie w nadchodzący wieczernik, 15-16 września. Te 3 dni oddajemy Bogu Ojcu. Chrystusowi Królowi przyniesiemy 3 akcje. Pielgrzymka do Fatimy. Przez wszystkie te dni z Fatimy pójdzie tylko transmisja o Królu i kazania o Królu będę głosił. Wyjeżdżamy 19, wracamy 26. Drugi dar Chrystusowi Królowi to wzywam was na uroczystość Dwojga Serc. By Matka Boża nas prowadziła do Króla. Piątek, sobota. To jest 30, moi drodzy, września i 1 października. Trzeci termin Chrystusowi Królowi to, moi drodzy, 7-8. Przesuwam wykot. To jest drugi termin. Przesuwam wykot październikowy o tydzień później. Na 7-8 ogłaszam was po raz pierwszy, godzina W. Powtarzam. Ogłaszam wam godzina W. 8 chcę mieć wszystkich rycerzy, wszystkich sympatyków. Ogłaszam wam godzinę W. Chcieliście, bo to nadchodzi. Świat do tego jest nieprzygotowany. W tej chwili bijemy się już tylko o Polskę. 7 zaczniemy nabożeństwa, spotkania już o 10 msza, a później w niedzielę wielka uroczystość i po raz drugi idziemy na wzgórze ocalenia i wdzięczności. Teraz wiecie, po co Pan Bóg tak szalał z tymi zakupami, tyle rozkazów, gruć tamto, będziesz to miał. Teraz rozumiecie, czemu takie te nazwy? I wykrot 14 października to będzie trzecia porcja miłości dana Panu Jezusowi.
mamy już 33. Ostatnie trzy akcje to, moi drodzy, o malutku, bo ja to już pomału szaleję. 7, 8. Mamy wtedy wiernicę, bo w te, paralelnie tego dnia 14 będzie wieczernik i będzie wykrót. Tu przyjeżdża kilka osób, nie ma, jedzie na wykrót. 14 przynosimy Panu Jezusowi wykrót i wieczernik. Ten punkt jest w jedności, bo się daty schodzą. 21 lecimy do Częstochowy. Na kolanach. Wszyscy. Słuchajcie. I trzeci dar Duchowi Świętemu. 28-29 października. Ogłaszam po raz drugi w moim kapłaństwie godzinę W. Na Chrystusa Króla Polski i Wszechświata. Wszyscy. Zapraszam do tego ogromnego zrywu modlitwy i wiary. Bóg dokłada do tej naszej modlitwy, ma ogromną prośbę na te 2 miesiące codziennie nowenna na czas postu. Codziennie nowenna na czas postu. Z naszych inicjacji teraz formacyjnych, bo muszę kalendarz rzucić, wprowadzamy, co następuje. W sobotę 30, przed rozpoczęciem października, rozpoczniemy uroczystą nowennę do Chrystusa Króla Polski. Wtedy uczynimy to na procesji. 31 zamiast pierwszego zamiast Nieszporów to będzie to nabożeństwo nowenny, a później przez wszystkie dni, jeśli ja tu będę, bo nie chcę użyć mojego harmonogramu, muszę odrobić Ewem. Mamy punkty. Godzina 20 każdego dnia października. Wszyscy rycerze gromadzimy się o 20 przy własnych ołtarzach. Zapalone 200 ołtyne, kadzidło. Jeśli tu będzie transmisja, to ja zawsze będę o 20 zaczynał z wami nowennę. I siedzę w Eremie, będzie pani Ania prowadziła o 20 przez cały październik. Cała rodzina, kto może, klęka i dzieci, modli się do Chrystusa Króla Polski. Skończymy ją w pierwszym, drugim dniu godziny W. 8 października. Filomenka otrzymuje niebagatelne zadanie. Rewelacyjnie spisała się z kamerowaniem w lipcu. Będzie miała zadanie, bo ty jedna to zrobisz na 100%, że punkt o godzinie 20 będziesz włączała dzwony. Mama cię nauczy z pilota na dole i na górze. Przez 5 minut, nie 3 minuty, przez 3 minuty, bo na cześć Trójcy Świętej te dzwony mają bić, a później dziecko wyłączysz. Cały październik błagam cię, żebyś przejęła tą inicjatywę. O 20 przez cały październik na grzechy biją dzwony. W każdy piątek październikowy wieczorem po 20:00 po modlitwie będziemy prowadzili drogę krzyżową. Do Chrystusa Króla Polski. Spróbuję przekonać moich informatyków, pana Piotrusia, żeby się dało robić transmisję i misiu, teraz wiesz, po co to oświetlenie. Po co to wszystko wydawane. Na godzinę W.
Każdy piątek po 20 po nabożeństwie rusza Droga Krzyżowa i moi drodzy, idę po stacjach. Będę tu prosił dywizję, bo mamy tych piątków 5. Jakby ktoś mógł przyjechać, jakaś dywizja z kilkunastoma ludźmi na tę Drogę Krzyżową, żebym nie był sam. One będą 1, 8, 15 mamy wieczernik, więc problemów. A te inni, bo ja patrzę na to, pomyliło się. Mamy 6, 13, 20 i 27. Czyli praktycznie będą potrzebni ludzie na pierwszy piątek miesiąca i na 20 przed Częstochową. Bo 13 mamy wieczernik, to będzie kilkudziesięć ludzi, a uroczystość Chrzestna Króla Polski to już 27 mamy mszę o 10 w piątek, więc wieczorem będzie was któraś setka. Więc w te piątki 4 października poprowadzę Drogę Krzyżową. Przypominam o zobowiązaniach pokuty narodowej. Codzienna msza święta, adoracja, 3-godzinny post eucharystyczny, post milczenia przed msza święta, Bóg już jasno mówi, prosi, poranna, powtarzam, poranna, taki jest rozkaz nieba, więc wam to przekazuję. Post piątkowy, środowy i poniedziałkowy o chlebie i wodzie. Tam, gdzie wypadnie jakaś uroczystość, no to wiadomo, nie ma, to wam będę informował. To chcę z wami przynieść przed tron majestatu Boga, aby uratować Polskę. Tak, moi kochani, wygląda plan, oferta wyborcza kolejnej partii ukrytej na ziemi polskiej. 333 kryptonitej akcji. Nie mogę być gorszy od pana Kaczyńskiego czy pana Tuska, skoro pan mi dał duchowe przywództwo na tą rodzinę, ojczyzną, rodziną naszą, więc muszę wam ogłosić program również strategiczny, przypominam, brzmi on 333. Najdoskonalsza cyfra, która wyraża Trójcę Przenajświętszą. Przedstawię wam 9 strategicznych punktów, najbliższy już 14 września, czwartek. Zapraszam mężczyzn na podwyższenie krzyża.